Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Van Navigator dzisiaj pokażę Wam 5, 5 aplikacji, które warto jest żebyście mieli zainstalowane na Waszych urządzeniach mobilnych kiedy wybieracie się w drogę, zapraszam Was na film. Pierwsza aplikacja, którą chcę Wam pokazać, to jest Polak za granicą. Bardzo fajna aplikacja, bardzo przydatna. Musicie mieć włączony dostęp do internetu i GPS, żeby ta aplikacja w ogóle zafunkcjonowała. W wyszukiwacach wpisujecie sobie państwo, do którego się udajecie. Jeżeli jakiś kraj już wcześniej wybieraliście, to tutaj będziecie mieli na dole już taką krótką listę, tak jak widzicie tutaj u mnie. Wybieracie sobie już jakiś tam kraj. Otwiera wam się pierwsza karta i w tej karcie mam kilka zakładek. Tą pierwszą zakładkę typu COVID-19 damy sobie, sobie, może z tym spokój bezpieczeństwo. W tej zakładce macie bardzo dużo informacji na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa w danym państwie czy na przykład nie obowiązuje alert terrorystyczny, czy nie ma jakiegoś zagrożenia zamachami terrorystycznymi, ale znajdziecie też dużo informacji na temat zasad. Bezpiecznego zachowania się w danym kraju, no tak, żeby wam ten urlop, ten wasz wyjazd minął w sposób taki miły i przyjemny, żeby was nie spotkał jakiegoś rodzaju incydenty. A jeżeli już się coś stanie, to też tu w tej, w tej zakładce dostaniecie informacje dotyczące np. numeru alarmowego, numeru do policji, czy w ogóle gdzie się udać, do jakiej instytucji po pomoc. Wyjazd i pobyt. W tej zakładce są takie bardzo podstawowe informacje. Znaczy, jest ich tutaj dość dużo i one się zmieniają w zależności od kraju, do którego się udajemy, ale są takie podstawowe informacje. Jakie dokumenty musimy mieć ze sobą, przebywając w danym kraju, czy to na przykład wystarczy dowód osobisty, czy to musi być paszport. Mamy też takie informacje, na przykład jak długo możemy przebywać w danym państwie bez wizy. I są też takie informacje na przykład kiedy my musimy się zameldować w danym kraju po ilu dniach pobytu, a jeżeli się mam zameldować, to są informacje gdzie mamy to zrobić, w jakim urzędzie. Następna zakładka Zdrowie w tej zakładce macie podstawowe informacje na temat zasad działania służby zdrowia w danym kraju. Są też takie informacje, czy w danym państwie możemy korzystać z tej służby zdrowia na podstawie naszej karty EKUS wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są też na przykład takie informacje, jakie są podstawowe stawki, jeżeli chcemy skorzystać z pomocy lekarskiej w gabinecie prywatnym, nie w ramach ubezpieczenia zakładka podróżowanie po kraju w tej zakładce mogą się pojawić na przykład takie informacje, że w dany region danego państwa nie możemy się udać ponieważ na przykład został ogłoszony obszarem klęski żywiołowej informacje dla kierowców no co jest w tej zakładce to każdy się mniej więcej domyśla jak możemy szybko jechać do danym pojazdem w danym kraju na przykład takie są informacje czasami znajdziecie tu link do strony na które są podane stawki mandatów ale znajdziecie również w tej, w tej zakładce na przykład taką informację po ilu dniach pobytu w danym kraju y, musicie zrobić sobie lokalne prawo jazdy są takie państwa, w których jeżeli przebywacie dłużej niż ileś tam dni to żebyście dalej mogli podróżować swoim pojazdem po tym państwie to powinniście mieć już lokalne, krajowe prawo jazdy także warto sobie czasami zajrzeć do tej, do tej zakładki teraz tak, co my tutaj mamy następnego, ja ją tutaj przesunę a cło i przewóz innych towarów. Jeżeli chodzi o cło, to się domyślacie, że znajdziecie tutaj na przykład takie informacje, jeżeli chodzi o Niemcy, ile możecie wieźć papierosów na terytorium tego państwa, a ile alkoholu. Natomiast w tej ostatniej zakładce dotyczącej włożenia czy przewożenia przez terytorium danego państwa innych towarów, jeżeli chodzi na przykład o Niemcy, to znajdziecie taką informację, że jeżeli posiadacie w waszym samochodzie gaz pieprzowy, to wolno Wam przejechać przez Niemcy albo przebywać na terytorium Niemiec z tym gazem, tylko, tylko wtedy, jeżeli ten gaz jest produktem, który jest również atestowany i dopuszczony do obrotu na, na terytorium Niemiec. Tak więc jeżeli jakiś produkt wozicie na terytorium Niemiec, jest to produkt dopuszczony w Polsce, a w Niemczech nie, to wjeżdżając Waszym kamperem czy w ogóle samochodem na terytorium tego państwa popełniamy w tym momencie przestępstwo albo wykroczenie. I w tej zakładce dotyczącej włożenia różnego rodzaju innych towarów, na przykład broni, są tutaj takie informacje bardzo podstawowe, ewentualnie czasami są podane numery i nazwy numery telefonów i nazwy instytucji, w których można zasięgnąć informacji, co nam wolno wieść, a czego nie wolno. Druga karta to są adresy polskich placówek dyplomatycznych. Są tutaj adresy ambasad, konsulatów, konsulów honorowych, jeżeli tacy są w danym państwie, albo różnego rodzaju innych instytucji polskich, które reprezentują nasz kraj w danym państwie. A na tej trzeciej karcie yy, znajdziecie sobie, już jak widzicie, mapę. Na tej mapie wybieracie sobie jakąś placówkę dyplomatyczną, która Was interesuje, przechodzicie do innej aplikacji. I na przykład w goglach, mapy, które się tutaj załączyły, wybieracie sobie bardzo szybką drogę dojazdu do tej placówki. Bardzo fajna, bardzo fajna aplikacja, bardzo pomocna. Ja uważam w ogóle, że tego typu aplikacja w podróżach zagranicznych jest według mnie obowiązkową pozycją. Ja wiem, że bardzo wiele osób podróżujących za granicę nigdy nie korzystało z pomocy naszych placówek dyplomatycznych. Bardzo dobrze bo to nie są miejsca spotkań towarzyskich, to są instytucje, które mają nam pomagać, jeżeli coś się stanie, jeżeli potrzebujemy tej pomocy. I dlatego uważam, że ta aplikacja to jest taki must have w trakcie naszych wyjazdów zagranicznych, bo bywają takie sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu i czasami będziemy potrzebować skorzystać z pomocy naszego dyplomaty za granicą, a dzięki tej aplikacji w sposób bardzo szybki, będziemy mogli z tymi naszymi przedstawicielstwami za granicą nawiązać kontakt następna aplikacja, którą chcę Wam pokazać to jest wyszukiwarka toalet toalety możecie sobie wyszukiwać na dwa sposoby albo po adresie i tu u góry w wyszukiwarce wpisujecie nazwę miejscowości, a jak jeszcze znacie jakąś ulicę, to również podajecie tą ulicę i wyszukiwarka Wam pokazuje całą listę, ewentualnie możecie sobie to obejrzeć na mapce ale jak dla mnie to lepszym sposobem wyszukiwania to jest funkcja blisko. Wtedy aplikacja korzystając z GPS-a w waszym telefonie ustala wasze, yy, wasze położenie i już mi tutaj pokazała parę różnych toalet, które są dostępne. Również możecie sobie wrócić do tej listy tych toalet, albo możecie sobie po prostu wybrać konkretną toaletę do której chcecie się udać. Tu w prawym górnym rogu macie Przycisk, przechodzicie natychmiast do nawigacji Google i wyznaczacie sobie już z pomocą tej nawigacji najszybszą drogę dotarcia do tej, do tej toalety: czy to samochodem, rowerem, czy pieszo. Także bardzo fajna i bardzo przydatna aplikacja. Ja już z niej korzystałem kilka razy, także gorąco Wam polecam. A teraz, dwie aplikacje ratunkowe, i pierwsza z nich, właśnie tak się nazywa, ratunek. Musimy tutaj te warunki tutaj zaakceptować, użytkowania. I dzięki tej aplikacji możemy wezwać bardzo szybko takie jedną z dwóch służb ratunkowych, bardzo specjalistycznych, czyli wodne albo górskie pogotowie ratunkowe. Także ta aplikacja działa tylko w Polsce i tylko wzywamy te służby ratunkowe, które działają właśnie w górach albo nad morzem. Oczywiście możemy zadzwonić na numer 112, ale no wiadomo, nam zależy na czasie, żeby ta pomoc przyjechała do nas jak najszybciej, więc lepiej ominąć ten 112 w takim wypadku, skorzystać z tej aplikacji i jak z tej aplikacji korzystamy wybieramy którąś z tych służb pojawia nam się następne menu i tutaj mamy do wyboru połączenie telefoniczne albo SMS z tego SMS-a nie korzystajcie dlatego, że jeżeli służba ta ratunkowa ma do Was dotrzeć to i tak ratownik będzie musiał z Wami porozmawiać będzie musiał przeprowadzić rozmowę telefoniczną więc yy, naciskając ten przycisk dzwonimy do tego ratownika żeby to zrobić musicie ten przycisk nacisnąć 3 razy w tym momencie aplikacja Nazwijmy to tak w cudzysłowie, określić, że robicie to w sposób świadomy. Ja teraz nie będę blokował linii ratunkowej. Tak więc, naciskacie ten przycisk trzy razy, łączycie się ze służbą ratunkową. Co jest istotne w tej aplikacji, musicie mieć włączone Wi-Fi, musicie mieć włączony GPS, i dzięki temu ratownik sam bardzo szybko ustali, w którym jesteście miejscu. Wy tylko mówicie, kim jesteście, co się stało, i jakie potrzebujecie pomocy. A ratownik bardzo szybko ustala, gdzie jesteście, ustala bardzo dokładnie Waszą pozycję i wysyła do Was służby ratunkowe. Następną bardzo przydatną aplikacją to jest aplikacja, która się nazywa Echo SOS. Bardzo fajna sprawa, działa w Polsce, działa na terytorium Unii Europejskiej i działa w wielu państwach na świecie. Co mi się podoba w tej aplikacji? Przebywając na terenie jakiegokolwiek kraju. Macie od razu podane tutaj telefony kontaktowe do służb różnego rodzaju ratunkowych, i jest tutaj również na tym czerwonym polu podane miejsce, adres, w którym się znajdujecie. Nie wiem, jaka się pojawia tutaj informacja, jeżeli przebywamy na przykład na jakimś odcinku na autostradzie. Nie wiem, może się pokaże jakiś adres, jakaś informacja, ale co jest w tym fajnego? Fajne jest to, że możecie się połączyć z różnego rodzaju służbami ratunkowymi, jeżeli w danym państwie jest taka możliwość czy to Straż Pożarna, czy to Pogotowie, czy Policja. Jeżeli jesteście w innym państwie niż Polska, to macie tutaj całą listę różnych państw. Wybieracie kraj, w którym jesteście, i macie tutaj podane lokalne numery telefonów do służb ratunkowych. Prawdopodobnie, bo ja tego nie sprawdzałem. Ta aplikacja powinna automatycznie wybrać sobie kraj, w którym jesteście według GPS-a. I jeszcze taką dodatkową funkcją, z której też warto jest tutaj skorzystać, to jest Echo ID. I w tym dodatku do tej aplikacji możecie sobie tutaj wpisać różnego rodzaju wasze dane personalne, oczywiście imię, nazwisko, numer telefonu do najbliższego członka rodziny, ale możecie również tutaj podać. Stan waszego zdrowia, na co chorujecie, jakie medykamenty przyjmujecie, tak żeby ratownik, który, który miałby wam udzielić jakiejś pomocy, już miał te takie podstawowe informacje. Jest tutaj też zakładka, w której możecie sobie wpisać imię, nazwisko waszego lekarza, prowadzącego, numer telefonu do niego i tak Bardzo przydatna zakładka i według mnie bardzo fajna aplikacja. Uważam, że każdy z nas powinien mieć coś takiego zainstalowanego w swoim telefonie, w swoim smartfonie. Nawet jak idziemy do, do sąsiadki po cukier czy do kumpla na piwo. Dlatego, że są różne sytuacje. Są sytuacje, w których możemy na przykład stracić przytomność, przyjeżdża do nas ratownik, jesteśmy przewożeni do szpitala, no i lekarz się nami zajmuje. I teraz tak, ten lekarz, chcąc udzielić nam, nam jakiejś pomocy medycznej, no powinien czy musi wiedzieć, jaki jest stan naszego zdrowia. Natomiast korzystając tutaj z tych danych, które możemy sobie wprowadzić, on może. Bardzo szybko nawiązać kontakt z jakąś bliską nam osobą, ewentualnie z naszym lekarzem i pozyskać informacje na temat tego, na co chorujemy, jakie środki medyczne przyjmujemy, a jakich nam po prostu nie wolno podawać. Także jest to uważam bardzo fajna rzecz i no myślę, że rzeczywiście w każdym smartfonie każdy z nas powinien mieć coś takiego zainstalowanego. Następna aplikacja, właściwie półtora aplikacji, które Wam zademonstruję, to jest niwelator kampera. Jak się sami domyślacie, dzięki temu wypoziomujecie swojego kampera czy przyczepę kempingową. Oczywiście urządzenie musi być, znaczy Wasz smartfon musi być wyposażony w niezbędne czujniki do tego, żeby ta aplikacja działała, ale zakładam, że macie je w swoich urządzeniach. Wciskacie funkcję poziomowania, ale zanim zaczniecie poziomować swój pojazd, to musicie tą waszą aplikację, ten wasz smartfon skalibrować. To jest w ustawieniach funkcja kalibracji. Kładziecie sobie, można nawet jeszcze przed wyjazdem w domu, wasze urządzenie na jakieś płaskie poziomy powierzchni, i w tym momencie to urządzenie zaczyna się poziomować i ustalać, co dla niego jest poziomem. Jak urządzenie jest już skalibrowane, no to po prostu wychodzicie z tej funkcji i macie to zapamiętane, możecie sobie potem w waszym kamperze zacząć poziomować waszego kampera. Ta aplikacja jest w wersji darmowej, niestety jest nafaszerowana reklamami i funkcjami zakupowymi. Ja wam tego nie będę pokazywał. Tu są tylko takie dwie dość istotne, fajne zakładki. Pierwsza z nich to jest po prostu tabelka. I macie podane państwo i dopuszczalne prędkości na drogach w tym kraju. A druga funkcja, którą Wam zaraz pokażę, to jest taka rzecz, o której ja mówiłem w filmie. Tutaj macie link do niego o takim gadżecie z AliExpressu gadżecie, dzięki któremu nie zapomnicie skontrolowania takich najważniejszych elementów w Waszych pojazdach, które trzeba skontrolować, sprawdzić i zabezpieczyć, zanim ruszycie swoim pojazdem z miejsca postoju. I ta dodatkowa funkcja to jest po prostu taka checklista i tą checklistę możecie sobie zainstalować jako odrębną aplikację i zaraz ją Wam będę pokazywał i teraz przejdźmy do ostatniej aplikacji to jest lista kontrolna powiem Wam tak, ta aplikacja bardzo mi przypadła do gustu mam tutaj do dyspozycji 10 niezależnych list kontrolnych i każda z tych list jest w pełni edytowalna możecie sobie wyedytować nazwę tej listy i każdą z tych pozycji Praktyczny sposób, już Wam pokazuję, jak się obsługuje taką jedną z tych list. Mam taką bardzo króciutką listę, którą nazwałem w drogę. Mogę sobie wyedytować, wyedytować nazwę tej listy. Tak samo mogę wyedytować sobie tytuł, czy zawartość, czy nazwę każdej z tych pozycji, również mogę sobie ją wyedytować. Jeżeli mam taką potrzebę, mogę sobie Jakąś pozycję dodać, a jeżeli mi się ta pozycja nie podoba, to ja mogę po prostu skasować. I w takim wypadku, jak mam listę, którą nazwałem w drogę, to wiem, że muszę przed wyjazdem te pozycje, które są na tej liście, sprawdzić. Więc jeżeli mamy okna, no to wiem, muszę je sprawdzić, czy wszystkie okna pozamykałem, zamknięte, gotowe, odfajkowane. Tak samo zasilanie 230V, idę. Sprawdzam, czy pojazd jest odpięty od słupka elektrycznego. Jeżeli tak. Odfajkowuję, mam temat z głowy. Wszystko widzę, że jest sprawdzone. Ruszam w drogę. Jeżeli przyjeżdżam na miejsce postoju, to tego typu listę muszę znowu do niej zajrzeć i te wszystkie pozycje z powrotem odhaczyć, ale nie robię tego wszystkiego po kolei, tylko tu przy tytule mam też taki przycisk i dzięki niemu mam wszystko przełączone z powrotem na, na czerwony. Co mi się podoba też w tej aplikacji, to że mogę sobie tutaj zmieniać e, wielkość tej czcionki. I jeszcze ma taki podręczny notatnik, w którym mogę sobie zapisać jakieś dla mnie bardzo istotne uwagi, które chcę mieć również pod ręką. Jeżeli, jeżeli sobie coś tu zmodyfikowałem, to zapisuję albo sobie z tej aplikacji wychodzę. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału, ale jeszcze nie wyłączajcie ten film. Jeżeli was tego typu tematy interesują i chcielibyście, żebym przygotował troszeczkę więcej materiałów na temat różnego rodzaju aplikacji, macie jakieś pomysły? To tam na dole w komentarzach pod filmem napiszcie, jakie aplikacje by Was interesowały. Spróbuję przygotować jakiś następny materiał. Zapraszam Was też na moją grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Van Navigator Camper Caravaning Camping. Jak już się sami domyślacie, jest to grupa typowo poświęcona tematyce karawaningowej Link do grupy macie pod spodem pod filmem. A kto z Was jeszcze tego nie zrobił, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i skorzystajcie też z tej funkcji dzwonka z opcją wszystko. Wtedy YouTube automatycznie Was powiadomi o tym, że na moim kanale ukazał się nowy materiał. I teraz już możecie sobie ten film wyłączyć. Zapraszam Was na następne odcinki. Cześć.